Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Dzisiaj biorę was na zakupy. Jedziemy szybko do Target, ale mamy tam bardzo specyficzne rzeczy, co chcemy kupić na wyjazd. Nie wiem kiedy wstawię ten film, to może być po fakcie, po wyjeździe do Ani, czy przed, zobaczymy. Ale nagrywam to przed wyjazdem do Ani i właśnie dlatego jedziemy na te zakupy. Ma zaraz padać i Emcia nam zasnęła, to po prostu, czy zaraz zaśnie, baba by ją wzięła na spacer. No i bardzo dużo z was się pytało, co jest w tych sklepach Ross, Marshalls i TK Maxx. To też chciałam wam tam pokazać, co tam jest, jakie są ceny, bo bardzo dostałam mnóstwo pytań, jeśli chodzi o to. Też poluję na torebkę Michael Korsa dla mojej koleżanki, bo obiecałam jej, że jak znajdę, to jej kupię. No i po prostu taki dzień. Mieliśmy dzisiaj też jechać do SeaWorld, ale niestety przez deszcz nie pojedziemy, bo ostatnio próbowaliśmy. Po prostu wszystko było zamknięte. Jak będzie być deszcz, to możemy iść. Jak nie będzie deszczu, to pojedziemy. No ale na razie wygląda, że może być ten deszcz. No, nie wygląda tak? Nie. Aha, okej. No, jeśli chodzi o Marshalls i TK Maxx, to jest ta sama firma, tak? Nie. Chyba tak. Tak mi się obiło o uszy. No i tutaj są takie discounty, jeśli chodzi o markowe rzeczy, tak jak właśnie Michael Kors i Guess i tak dalej. I w Ross też to jest takie markowe rzeczy na super wyprzedażach. Bardzo często tam są na przykład torebki z Guessa czy cokolwiek. Chciałam wam po prostu pokazać, jak znajdę coś markowego, to wam pokażę, bo myślę, że to jest ciekawe cenowo, czy jak mówię, bardzo często mnie pytacie o takie filmy, czy jak tutaj jestem, bardzo często się pytaliście, dlatego chcę to nagrać. Dobra, jedziemy. W Target za dużo nie nagrywam, bo ostatnio pokazywałam wam. Kupiliśmy takie pouches na podróż, granola bars i tak dalej. I to, tak, Matyda uwielbia to. Ja chcę pokazać tu. Gdzie chcesz pokazać? No tutaj. Do kamery już pokazałaś, popatrz. No, uwielbiasz to, co? No, yummy. A dla dzieci Ani tą grę, znacie tą grę, uwielbiamy. I dla nas ten Hughes and Q's, żeby do Polski przywieźć, bo też słyszałam bardzo dobre rzeczy o tej grze. No, a ta gra właśnie dla Ani i dla dzieci. Jesteśmy w TJ Maxxie teraz. Wchodzimy i chcę wam pokazać, jakie mamy tutaj rzeczy. Matyda, chcesz wejść do tego? Tak. Dobra. Tutaj widzicie torebki Michael Korsa, takie mniejsze, $100. Ten też to właśnie Korsa, taka różowa, $80. Anne Klein. Tu też taka większa Korsa, $120. No i tutaj właśnie te torebki mają takie ceny o wiele tańsze niż w Polsce na pewno. No i tutaj taka torebka Guessa, taka bardziej sportowa, z takim tym, kosztuje $30. No takie nawet całkiem spoko, taka Weekender Bag, taka większa, $50. No i tutaj takie markowe, ta jest taka nawet fajna, a $35. No widzicie, takie są ceny. Tak jak TK Maxx tutaj u nas. Tutaj jest duża część, tylko chyba w Polsce są mniejsze. Tutaj jest ogromny wybór też kosmetyków, znowu za tańsze ceny. No jest multum tego naprawdę. Jest i bardzo takie też markowe rzeczy, mniej znane rzeczy. No i znowu tańsze niż można kupić w normalnych sklepach. Też na przykład są jakieś takie duże wyprzedaże. No, całkiem spoko. Co, Matylda? Nie? Ceny są za drogie, czy dobre? Dobre. Tutaj patrzę się na buty. Bardzo mi się podobają takie ocieplone buty. Ale czasami są ceny astronomiczne. Znalazłam super obcasy, ale nie chodzę w obcasach. To jakby mi
To nie ten, ale obcasy za 20 dolarów Calvin Kleina. To o, znalazłam za 8 dolarów takie. Zobaczymy, co John powie, bo on nienawidzi takich kapci. Jeśli chodzi o buty, to jakieś nie mają super wyposażenia. I ceny też nie jakieś cudowne. Ta część domowa jest bardzo ciekawa. Też jakby fajne rzeczy na ścianę. Takie bardzo w moim stylu. I oczywiście pierwsze, co zauważyłam. Ja uwielbiam wszystkie ten font. Uwielbiam ten font. Jest bardzo popularny teraz. Trochę jakby jest wszędzie i myślę, że przesadzają z nim trochę, ale no uwielbiam. I tam ten Just Breathe mi się podoba, ten kubek. Tutaj też dekoracje takie i świeczki. O, i coś, co mi się bardzo podoba w Stanach i nie wiem, czy tak jest w Kanadzie, że oni mają wieńce na każdą okazję. Tutaj jest na 4th of July taki wieniec white, red and blue. No, naprawdę mają wieńce na każdą okazję i wszyscy na drzwiach wieszają w domach. Bardzo mi się to podoba. I ta doniczka. Homey Sprout, super. No nie no. Nawet Mickey i Minnie są bardzo patriotic. O. USA. Let freedom ring. Oh, I love this stuff. Americans are funny. Ja tutaj się patrzę w clearance tylko w sumie, bo jak mówię, nie wiem, zawsze sprawdzam tutaj najpierw, żeby mieć nawet tańszą cenę niż jest. O, na przykład taka bluza, 10 dolarów. Teraz przelicznik jest tam 3, ojoj, nawet nie wiem, 3,90. To tak około 40 zł, mniej, 39, coś takiego. No jak widać, nie tylko jest bałagan w Polsce z tymi rzeczami. Pan wtedy znalazła Barbie, teraz przechodzi... Aha, tak, my teraz robimy taki patent, że co Matyldzie się bardzo podoba, to tworzymy listę i na urodziny dostanie coś z tej listy. A to nie na twoje rodziny, to jest tylko na liście, tak? John przymierza bluzę, bo jak wam mówiłam, tutaj wszystko otwarte. Oprócz ten, taki retro hoodie. What do you think? Yeah, it's funny. To jest takie Barbie, yeah. No. Oh wow, those are pretty. Matyda próbuje te okulary przeciwsłoneczne. Tutaj właśnie też chciałam wam pokazać, bo tutaj są na przykład Ray-Bany za 48 dolarów. Co, no jak znacie ceny Ray-Banów, to jest naprawdę całkiem spoko. Też jest Kenneth Cole, Guess, różne tutaj takie marki. No, niektóre są naprawdę całkiem fajne. O, na przykład takie okrągłe mi zaczynają się spodobać. Co sądzicie o takich okrągłych okularów? Dajcie znać. Cały czas mi chodzi po głowie ta różowa torebka. Jest taka fajna, ale 80 dolarów nie mogę sobie. Nie, nie, po prostu. Jeszcze jestem bezrobotna, no po prostu. A jest bardzo ładna. Ten róż trochę przekłamuje, bo to jest taki bardziej taki pudrowy róż. A tutaj jest taki, nie wiem, taki jak guma do rzucia. Ale jest naprawdę bardzo fajny róż. No i korsa, torebka. 80 dolarów. No ale. Jestem teraz w Ross. I tutaj chciałam wam pokazać. Też tutaj są torebki korsa. Trochę większe. 120 dolarów. Taka żółta 100. O, takie, też takie mniejsze. 70, 70. Taka. No, jak mówię, też tutaj. O, taka, taki shopper. Właśnie chcę taki, tylko cały czarny. Nie mogę znaleźć dla tej mojej koleżanki, jak mówię. To jest spoko. 100 dolarów. To jest ok. 50. Też 50. Buty tutaj mają więcej Guessa. Tutaj takie. Myślę, że teraz na ten sezon będą bardzo modne. 33 dolary.
znowu szukam dla was takie markowe. O, na przykład takie. Takie Pumy. Takie file. 8 rozmiar. 20 dolarów. Widziałam takie Pumy w tamtym roku za 300-400 zł. Też w Rosie mają kosmetyki. Mają też paski. O, popatrzcie, pasek Kursa. 20 dolarów. Chyba tutaj najwięcej jest właśnie Guessa, torebki. I są około od 20 do 50 dolarów. Na przykład to jest 38. A co jest ciekawe, znalazłam Kate Spade, to jest bardzo droga marka. Za nawet dodatkową wyprzedaż kosztowało, oryginalnie kosztuje 300 dolarów. A tutaj kosztuje, kosztowała 70, a teraz 48,99. Szukałam takiej Kate Spade torebki i się zastanawiam nad nią, powiem wam szczerze. No i w tym sklepie trzeba po prostu lubić trochę szperać, bo tutaj są różne na przykład rozmiary. Są sukienki, nie wiem. Na przykład ta sukienka, ile kosztuje? 15 dolarów. I no, trzeba po prostu lubić szukać rzeczy, żeby coś fajnego znaleźć, bo niektóre rzeczy nie są takie najlepszej jakości, ale niektóre rzeczy są całkiem spoko. Buty też tutaj fajnie kupić dla dzieciaki, bo są markowe buty za całkiem spoko ceny. Skarpetki, nail polish, no wszystko. Też jakby tańsze staniki, no i też rzeczy do domu. Czasami mają naprawdę super rzeczy. Tutaj widać dzisiaj trochę takie pustki. Też rzeczy dla dzieci. Znowu, różne rzeczy są takie markowe. Czasami tutaj są fajne książki. Tutaj jest taki sklep, tak jak w Tiki Maxie. Trzeba po prostu chodzić często, żeby wyłapać coś dobrego. Ja chodzę z tymi torebkami i z tym paskiem. Cały czas się zastanawiam. No i tak to wygląda. Tutaj są takie znaki do domu. Jak mówię, dzisiaj tak trochę pusto, nie wiem co się dzieje. Też są świeczki. Mi się bardzo, to jest dla mnie takie jak TK Maxx, TJ Maxx w Stanach, bo mają bardzo podobne, moim zdaniem, rzeczy. Tylko tutaj, chyba tutaj są ceny najtańsze, ale nie zawsze. John mówił, że na przykład te same spodnie były tańsze w TJ Maxx, jak który widział. Co wiecie. No i tak ten sklep wygląda. Tutaj już jesteśmy w części męskiej. John, Matylda nam zasnęła, bo był jej czas spania. To John z nią pojechał, ale mnie zostawił tutaj na chwilę. No i co, wchodzimy do Marshalls. W Rosie zakupy zrobione. Bym tu powiedziała, że tutaj jest trochę inaczej, troszeczkę może drożej, czy tak ludzie myślą, że jest tu drożej, ale trochę inny klienci i tak czyściej, bardziej zogarnięte, zorganizowane. Śmiesznie, byłam tutaj 2-3 dni temu. Były buty tutaj, które chciałam spróbować, a już ich nie ma, widzicie. Tak jak większość tych sklepów, trzeba od razu, jak coś ci się podoba, kupować. Przymierzyć w domu i potem najwyżej oddać. O, klapki Kursa, 25 dolarów. To są takie fajne. No. Tutaj też są buty dla dzieci. Nawet całkiem spoko sandałki. Te mi się spodobały. Takie. Mety to właśnie dostała bardzo podobne, tylko całe białe od dziadków. Naprawdę spoko. Dobra, tutaj znalazłam część właśnie torebek. Znowu Guessa torebka. Jaka cena? 35. Nie znam tej marki. To wygląda, a to jest ten Nine West. 30. Guessa Kors 100. Ten Kors 120, ten różowy. Tu jest więcej rodzajów. No. I też cała
cała pełna selekcja. Muszę wam powiedzieć, że trochę dziwnie się, dużo ludzi jest, dziwnie się czuję nagrywać. Wszystko, żeby wam pokazać, co jest w sklepach. Ta będzie 119,99 plus. Oczywiście wszędzie tutaj się dodaje podatek. I podatek jest od county zależny, nie nawet od stan, tylko od county. Tak mi John tłumaczył. Muszę wam powiedzieć, że ta mi się bardzo podoba. Jest taki materiałowa i może być plecak albo torebka. Jak tutaj widać, że może być plecak albo torebka. Nawet ma specjalny taki ten na dysynfektant. O i popatrzcie, taki plecaczek Ralph Lauren. Normalnie kosztuje $80, tutaj jest za 25. Jest lato, to są czapki. No i tutaj ostatnie takie torebki, to są nawet na większej przecenie. O, na przykład ta jest całkiem fajna. $26. No, różne rodzaje. To jest ciekawe. $20 kosztuje teraz. Nie dla mnie, ale może komuś się spodoba. Ta mi się podoba, taka szalona. Cała część kosmetyczna. Cześć, witam was. Z nową torebką już, bo tamta mi się rozpadła, w ogóle w samochodzie mi się rozpadła. No, tutaj cały taki, dużo. Patrzę się na przykład na taką sukienkę, fajny taki print. Oj, nawet nie ma miejsca, żeby przesunąć. $30. A, marka Corsa. Ja dzisiaj mam coś z Corsem, naprawdę, i nawet nie wiedziałam. Też mają całą część związane z domem. Nawet mają, moim zdaniem, te same, to jest te samo dekoracje, co tam było w innych miejsc. Cenowo ok, i z żonem nawet mówiliśmy, że bardzo wszystko jest podobne, że te same marki, ciuchy i tak dalej, gdzie wszędzie indziej. Tylko myślę, że można w różnych miejscach po prostu złapać inne okazje. Myślę, że warto właśnie popatrzeć się, gdzie jest. Są rzeczy na clearance i są jakieś tam jakieś przeceny czy coś takiego. To akurat jest cute. No, ale jak nie jest coś na clearance, to nie wiem, czy warto. Fajna ta sukienka, bo $30 i ten, ale nie wiem. Jest 30, 60, 120 zł za taką w sumie t-shirtową sukienkę, to nie. Ta też jest fajna, ale sobie przypomniałam, że ja na cienkich ramionczkach nigdy nie noszę, bo nie chcę mi się ze stanikiem bawić. So stwierdziłam, że nie. Matyda nam się obudziła, to idziemy do domu, tak? Dobra. No i tak wygląda ten sklep. No. No dobra, my już wróciliśmy po zakupach. Dziadek Wojtek wygotowali kolację, co bardzo, bardzo dziękuję za to. Chciałam wam pokazać, co kupiliśmy w sklepie. Jak widzieliście w tych sklepach, że niektóre rzeczy wam pokazywałam, a chciałam wam pokazać i też powiedzieć niektóre ceny. A w końcu akurat mi się torebka, którą miałam 8 lat z Aldo, się rozwaliła tutaj na tym wyjeździe. Po prostu cała ta skóra się rozerwała, bo to była ta ekoskóra. Jak wchodziliśmy do TK Maxa, ja zauważyłam tą torebkę, taką Guessa, zupełnie taka sportowa, ma tutaj taki fajny dodatek. Ja będę bym chciała ją nosić tak trochę krótko, jeszcze bym chciała trochę przykrócić ten pasek, ją tak nosić. No taka fajna sportowa torebka, to myślę, że lato, zimą i tak dalej, zimą też mi się przyda. Bardzo mi się podobało, że ten Guessa, ten logotyp nie jest aż taki głośny, bo czasami torebki z Guessa różnie bywają. W ogóle trochę zaszalałam z torebkami przy tych zakupach i to trochę Johna wina, bo on tak kup sobie ten i potem po fakcie powiedziałam, no a po co mi tyle tych torebek, no ale dobra. Teraz przez najdłuższy czas nie będę kupować torebek po prostu. John sobie kupił tą bluzę z Ninja Turtles za $8, normalnie kosztuje 20, a ta kosztowała 8. Myślę, że właśnie jest super tak do jeansów i tak dalej, takie spoko, śmieszna. Śmieszna bluza. Też z
stwierdził, że bardzo chciał te shorty takie sportowe, trochę z kieszonkami po bokach. Co mi się podobało jest, że te kieszonki są trochę schowane. On miał takie ulubione, co wyrzuciłam do śmietnika, jak się przeprowadzaliśmy, bo były po prostu w stanie tragicznym, dziury wszędzie, po prostu powiedziałam, o nie, z tym się nie przeprowadzam i mu wyrzuciłam, ale nawet nie zauważył. No to tutaj jakby sobie kupił te krótkie spodenki za $22 w Target. A w Target co jeszcze kupiliśmy, będziecie się śmiać z tego, bo sama się trochę śmieję, sama siebie, że to kupiłam, to są te Command Hawks, były po dolara, czy tam $2, przepraszam, i ja chcę zrobić taką ścianę ze zdjęciami i ja pamiętam, że te Command Hawks są bardzo drogie w Polsce, to kupiłam kilka, żeby właśnie powiesiać nasze obrazki i zaoszczędzić trochę pieniędzy już w Polsce. Kolejną rzecz, już myśląc o powrocie, pomyślałam, że to będzie fajna taka zabawa dla Matyldy. To są markery, które są takie kropki. Niezwykłe markery, tylko wstawiają takie kropki. No i pomyślałam, że to będzie może fajne dla Matyldy. Widziałam jakieś inne droższe opcje z takimi właśnie kropkami, a to kosztowało $3, to stwierdziłam, dobra, będziemy mieć taką fajną zabawę w drodze powrotnej do samolotu. To też było w Targecie. Może najpierw zrobię Target, potem resztę TJ Maxa i resztę Rossa. Pasty do zębów, znowu będziecie się ze mnie śmiać, ale to Bettina Baba B kupiła i wysłała w paczce. Ja zakochowałam się w tej paście. Czuję, że moje zęby są o wiele bielsze po niej. I tak czuję, że mam czystsze zęby, nie wiem. Ja akurat jeśli chodzi o pastę do zęby, jestem bardzo wybredna. Kupiłam sobie dwie, żeby mieć w Polsce przez jakiś czas. Chyba już wam pokazywałam, że tą grę chcieliśmy przetestować z Johnem. My uwielbiamy gry takie domowe, my siedzimy i gramy w Scrabble wieczorami i różne tam gry mamy. I stwierdziłam, że to będzie coś ciekawego. No i też specjalnie dla Ani, ja się zakochałam w tej grze. To był prezent dla Johna, nie wiem czy na urodzinę, czy na naszą rocznicę, już nie pamiętam. Ale tak nam się ta gra podoba. To też stwierdziliśmy, że damy Ani z Family Beauty Box, bo no, będą nas gościć i tak dalej. I myślałam, że to będzie taki fajny prezent dla wszystkich. No nie wiem, mam nadzieję, że im się spodoba. Mam nadzieję, że to wystarczy tak trochę. Zawsze jak gdzieś jadę, to zawsze mi jest, a czy mnie więcej powinnam kupić, ale nie wiem. Myślę, że chodzi bardziej o spotkanie, a nie o prezenty. Ja wiem, że na pewno się ze mną zgadza w tym temacie. Kolejną rzecz, co kupiłam, to są te Crest White Strips. Próbowałam te w Polsce i jakoś, nie wiem, te ze Stanów i z Kanady dla mnie lepiej działają. Ja jakoś mam, czuję, że moje zęby są bielsze po nich. Moja mama też tak sądzi, ja nie wiem, czy to jest po mojej mamie. Tutaj jest sporo tych strips, to było bardzo drogie. To było $25 czy $30 nawet. Ale tutaj jest sporo, jest 40 strips. To wiem, że po prostu będziemy mieć przez dłuższy czas, przywożę to do Polski i używam chyba 2-3 przez 2-3 dni i potem odkładam i to rok będę miała, jak i nie dłużej. Specjalnie dla mojej mamci kupiłam jej ulubiony lakier do włosów. Znowu, to nie jest, że tych rzeczy nie ma w Polsce, po prostu przyzwyczajamy się do jakichś tam produktów i dlatego chcemy z nich korzystać. Kolejna rzecz i to chyba jest ostatnia z Targetu, oczywiście koszulki, bo jak mogło być inaczej. My z Johnem uwielbiamy te t-shirts, a John musiał oczywiście z Florida, taka bardzo, bardzo fajny kolor, też mi się spodobał, też był na clearance, co kosztował $10. No i tutaj jest Orlando, Gainesville, gdzie on studiował, no i Miami i tak dalej, i tak dalej. So,
bardzo mu się spodobała ta koszulka, to wzięliśmy. A mi, ja, moja, ostatnio wam pokazywałam Johnny Cash, bo uwielbiam Johnny Cash, a moja ulubiona w ogóle band ever to jest The Doors. Pamiętam w liceum tylko słuchałam The Doors i nawet mój chłopak w tych czasach miał ten record player, nie wiem jak record player się mówi po polsku. No i słuchaliśmy to i rozmawialiśmy o życiu i tak dalej. Bardzo mi się spodobała ta koszulka właśnie do jeansów czy cokolwiek, będzie taka trochę oversized, myślę, że całkiem spoko dla mojego taty, bo jak zobaczył, że kupiłam koszulkę Johnny Cash, to za mnie zadzwonił i powiedział, też chcę. So tato, specjalnie dla ciebie Johnny Cash, musimy koordynować, żeby specjalnie nosić w tym samym dniu, albo nie nosić w tym samym dniu. You decide, to up to you. Dla Johna, ale myślę, że od niego będę pożyczać tą koszulkę. Nie było mojego rozmiaru, bo sama bym sobie też kupiła. To jest myszka Mickey, taki tie-dye myszka Mickey. Znowu, bardzo mi się spodobała. Myślę, że super wygląda i na Johnie też super wygląda. I tak dalej. No i John też mnie przekonał do tej koszulki, bo ja nie mam nic do Magic Kingdom. Nie mam takiej koszulki Disneya. Nie wiem, czy zauważyliście w filmie z Epcot. Wszyscy, czy większość osób, jak idą do Disneya, to mają jakąś koszulkę z myszką, Mickey, z Minnie i tak dalej. I wszyscy mają specjalny taki outfit. No i John mnie przekonał, żeby tą kupić. Akurat mi się całkiem spoko spodobało, bo są wszystkie księżniczki na niej. Matylda też mi pomogła ją wybrać. To też była bardzo zadowolona, że mogła to wybrać. No, jeszcze chodzi o resztę rzeczy z TJ Maxa, to pokazywałam to w vlogu, stwierdziłam, że te klawki kupię. John się ze mnie śmiał, bo kosztowało 8 dolarów, ale też myślę, że po domu całkiem spoko, do ogródka i tak dalej, czy do ogródka na deck mi się mega sprawdzą, bo mają fajną taką gumowy dół i kosztowały 8 dolarów, są. Czemu nie? Nasza woda. Ale też kupiłam trochę beauty products, żeby spróbować. Jedno na taki, też wszystko było na taki dodatkowy clearance przy cenie. Takie specjalne skarpetki do maseczki do stóp, lawendowe. Taki, słyszałam, że to jest bardzo dobre do włosów, jak wiecie, ja teraz robię specjalnie kurację do włosów i tak dalej, żeby zamiast ręką wcierać tą wcierkę, którą dostałam od dermatologa, żeby właśnie w tym wcierać i to podobno jest lepiej i też stymuluje więcej, nie wiem, coś do głowy i podobno to jest bardzo fancy, śmęty i działa, kosztowało 4 dolary, to też wypróbuję. Maseczkę do twarzy też z różą i z kolagenem, jest 5 maseczek za 4 dolary, też wypróbuję. I też taki peeling na stopy też kosztowało 4 dolary i stwierdziłam, że wypróbuję, bo koreańska i z pandemii. Matylda chyba akurat to wybrała. Dobrze. To chyba wszystko, jeśli chodzi o TJ Maxx i te rzeczy, które pokazywałam na początku. No i w Rosie, jak mówię, zaszalałam z tymi torebkami. Bardzo mi się ta torebka spodobała. Nie jestem kwiatkowa, ale po prostu do białej podkoszulki z jeansami na lato stwierdziłam, że to, ta torebka będzie mega fajna. Kosztowała 30 dolarów, jest z Guessa. No ale po prostu, jak mówię, bardzo mi się spodobała i myślę, że mi się przyda. I to będzie taka ta torebka właśnie. Prawdopodobnie tylko latem będę ją nosić, nie całkiem biało, bo nawet przez dłuższy czas szukam całej białej, ale te kwiaty, jak mówię, myślę, że są trochę takie timeless i będę często ją nosić. No i pasek, jak wyglądacie na Instagramie, jak nie, to serdecznie zapraszam na Instagrama. Znalazłam pasek Michael Korsa, który jest tutaj metka od Korsa i kosztuje 58 dolarów. W życiu za pasek bym nie dała 58 dolarów, a w Rosie kosztowało 20 dolarów. Taki brązowy, zwykły pasek ma właśnie tylko takie detale Korsa i stwierdziłam znowu do jeansów, całkiem spoko. Akurat mam chyba jakąś fazę na Korsa, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi. No i ta torebka. Nie wiem, czy znacie tą markę Kate Spade. Ona jest bardzo popularna w Stanach.
nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem, nie wnikam, ale bardzo długo szukałam takiej czarnej, prostej torebki i akurat tam, jak patrzyłam i tak, o tą torebkę mi chodzi, taka prosta, zwykła czarna torebka, która może mi tak fajnie, wygodnie wisieć. Nie musi być skórzana, nie musi ten, tylko chcę mieć na co dzień taką czarną torebkę. No i ją zauważyłam, że ma taki delikatny logo tylko. No i dopiero po fakcie zauważyłam, że to jest Kate Spade. I była na super przecenie, bo oryginalnie chyba kosztuje, gdzieś tutaj była nawet metka, tak. W sklepie Kate Spade New York kosztuje $300. Czy wy byście nie wiem, wydali $300 za tą torebkę? Ktoś wydaje, bo taka jest cena. W Rosie była przeceniona na $70 i potem jeszcze raz przeceniona, bo tutaj jest mała wada, jest tutaj lekko porysowana. Tutaj nie wiem, czy widać, ale naprawdę jest takie. Tak lekko, że i tak nosisz przez jeden dzień i samo się tak porysuje. Przecenili na $47, co i tak jest bardzo drogo, ale stwierdziłam, że jak będę miała Kate Spade purse, to jest jedyny raz, co będę miała. Plus ostatni raz, co byłam w Stanach, to była torebka biała Corsa, która nie kupiłam i do dzisiejszego dnia żałuję, że nie kupiłam. So stwierdziłam, dobra, kupuj, bo znowu będziesz żałować. Żyjesz tylko raz, czemu nie? I jak mówię, nawet jakby nie była ten Kate Spade, to właśnie takiej torebki szukałam, takiej czarnej, zwykłej, bez, wiecie, all the bells and whistles, tylko taka. Taki haul. Dużo kupiliśmy, to jest prawdopodobnie taki jedno z ostatnich razy, co pójdziemy sobie na takie duże zakupy, bo już niedługo wyjeżdżamy i teraz będziemy dużo zwiedzać, to jak mówię, to jest taka ostatnia okazja, żeby pojechać na takie zakupy. Bardzo się cieszę, że mogłam Was wziąć ze sobą. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało, czy te t-shirty, czy ta torebka, czy te buty fuzzy, które próbowałam, czy te kosmetyki. Dajcie znać proszę koniecznie w komentarzach poniżej. Też dajcie znać, w jakim sklepie byście chyba, czy wy byście najbardziej się znaleźli. Czy w Targecie, czy w Marshalls, czy w Rosie, czy w TJ Maxie, nie w TK Maxie. Dajcie znać koniecznie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jak ten filmik, ten haul i te zakupy Wam się podobały, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I co, jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma, i John, cała rodzina. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego i przez to, że jesteśmy na Florydzie, słonecznego dnia. Pa!